zespół Warszawy, kadra szkoleniowa Łukasz Mielecki, Łukasz Molarow i Jacek Boj. Pierwszy mecz z Olenem ósmym. W pierwszym meczu remis z Ciechanowem 1-1. Bramkę zdobył Mateusz Bujak z numerem 9. Zespół Małopolski pod batutą Andrzeja Sykta, Łukasz Szewczyk i Bogusław Czepiec. W pierwszym meczu zwycięstwo z Ciechanowem 6-2. Bramki Jakub Jędras 2, Michał Ziemba 2, Grzegorz Chlebda raz i Filip Hanzlik raz. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu rozgrywek, proszę Państwa, drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w grupach. Patrzę. Pierwsze miejsce w grupach. Trzecie miejsce zespoły grają o miejsce piąte. Okay.
Bramkę zdobywa Paweł Barzyc i trzecia bramka Pawła prowadzi w tabeli Króla Strzelców. Proszę Państwa, 2-0 Warszawa, strzelec bramki oznaczony numerem 13, Michał Kozaczko. Proszę Państwa, przypomnę sztab trenerski Warszawy. Łukasz Chmielewski, Łukasz Molarow i kierownik Jacek Wójt. Wisiał nad tym, na tablicy. Dla zespołu Płocka zdobywa z numerem 16 Bartosz Rosiak. A 1 prowadzi Warszawa. I pierwsza połowa za nami. Ale już nie czas! Ale już nie czas! Ale już nie czas!
11 w zespole Płocka ukarany. 2 minuty. Dawaj! 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 Dawaj!
bardzo. Proszę Państwa, na boisko zwycięstwo Warszawy z Płockiem 3-1 i wiadomo, że zespół Warszawy grać będzie w finale turnieju.